Na ulicy Barwnej w Redoutowach kolorowo nie jest. Przejazd jest utrudniony, na drodze sprzęt ciężki i robotnicy. Ale z dnia na dzień ulica Barwna nabiera kolorów. Droga jest gruntownie przebudowywana. Przebudowywana cała droga, cała konstrukcja jezdni. I jest nowa podbudowa, nowe warstwy konstrukcyjne. Nawierzchnia bitumiczna, teraz jest wykonywana nawierzchnia z bloczków betonowych, tak zwanych betonitów. W ramach inwestycji drogowej wyremontowaliśmy także odcinek kanalizacji deszczowej, a także wydłużyliśmy ten odcinek. Roboty idą pełną parą, prace mają się zakończyć w sierpniu tego roku. Droga przybiera coraz lepszy wygląd. Remontowany jest też ten dawny budynek kolejowy. Obiekt przechodzi gruntowną modernizację. Zostanie zaadaptowany na mieszkania socjalne. Planujemy tutaj zrealizować 10 mieszkań socjalnych i planujemy zasiedlić go około 27 osobami. Budynek termomodernizowany jest wewnątrz. Z zewnątrz objęty jest ochroną konserwatora zabytków. Był to stary budynek, który wymagał w zasadzie wielu prac związanych z rozbiórką. Od sufitów po schody wewnętrzne, posadzki w piwnicach, duża część robót rozbiórkowych była przeprowadzona. To nie jedyne inwestycje, które mają miejsce w Redoutowach. Remont czeka też jedną z bardziej uczęszczanych ulic w mieście, ulicę Plebiscytową. Jest to centrum Redoutów, jest to bardzo ważna droga i cieszymy się, że będzie w tym roku remontowana, będzie przebudowywana. Będą chodniki na nowo wykonywane. Tak jak już wcześniej mówiłem, będą wykonywane zatoki, a także planujemy już pod samą szkołą podstawową numer 1 wykonać dwa miejsca postojowe typu pocałuj i odjedź. Równocześnie remontowany jest także budynek przy stadionie, w którym powstanie hala sportowa z prawdziwego zdarzenia. Jego znakiem rozpoznawczym była bujna fryzura. Człowiek o niezwykłym poczuciu humoru i nietuzinkowym głosie. Zbigniew Wodecki. Nie tylko za muzykę, którą grał, ale także za fantastyczne poczucie humoru. Bardzo utalentowaną. Miał wspaniały głos. Dźwięk jego skrzypiec, trąbki. I na pewno potrafił zadowolić publiczność na swoich koncertach. Za ogromną serdeczność wobec ludzi, wobec przyjaciół. Za charyzmę na scenie i za ogromną wszechstronność. No i ten jego głos, to jest trudno, żeby znalazł się ktoś drugi, kto tak zaśpiewa te piosenki, ale to bardzo dobrze. Bo równie dobrze można je zaśpiewać po swojemu. W finale Niezapominajki z piosenkami Zbyszka Wodeckiego zmagało się 10 uczestników. Uczestnicy, powiem tak, od Opola do Cieszyna. Opole się nie załapało, Cieszyn się załapał, także konkurencja duża. Myślę, że w tym regionie Polski już jesteśmy znani, nawet we W wstępie żartowałem, że kiedyś z Opola będę przyjeżdżać na festiwal w Redoutowach. Mam parę redoutowiczek i teraz nie wiem, na którą głosować. To jest trudny wybór, bo naprawdę wszystkie są fajne, wspaniałe, każda w swoim rodzaju. No jedna radość tutaj przychodzi, naprawdę. Każdy z finalistów został wyłoniony we wcześniejszych eliminacjach. Myślę, że nie tylko wykonawcy, ale cała publiczność właśnie ma okazję dowiedzieć się co nieco o panu Wodeckim, o bohaterze danej edycji, ponieważ staramy się przemycić troszeczkę z biografii, nie nudzić, ale jakieś ciekawostki, anegdoty. Na scenie Redoutowskiego Centrum Kultury prezentowano po dwie piosenki. Są trudniejsze i łatwiejsze utwory, aczkolwiek trudność może polegać na skali głosu. Dzisiaj śpiewam Oczarowanie, już mam za sobą i jeszcze mi zostało pół na pół, ta trudniejsza część. Ten jubileuszowy rok będzie z pewnością niezapomniany dla Ani Dębowej, Julii Rączki. Pierwsza otrzymała nagrodę publiczności, druga zwyciężyła 10. Niezapominajkę. To niespełna roczny puchacz śnieżny, a to jego starszy o 2 lata kolega, puchacz bengalski imieniem Ralf. Pierwszy o wiele bardziej towarzyski, drugi raczej woli trzymać się na dystans. Obydwaj gościli w Redoutowskiej Szkole Podstawowej nr 1 podczas Nocy Sów. Sowy są ogólnie bardzo ciekawą grupą zwierząt. Różnią się od innych ptaków i zachowaniem, i wyglądem. Na przykład tym, że są w większości prowadzą nocny tryb życia. Większość ptaków prowadzi dzienny tryb życia, a sowy na odwrót w nocy. Sowy są ciekawe również z tego powodu, że prowadzą bardzo skryty tryb życia.
ciężko jest zbadać prawdziwy stan liczbowy sów, ponieważ przez ten właśnie skryty tryb życia jest to utrudnione. Noc Sów to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom. W tym roku w Polsce Noc Sów przeprowadzono w ponad 250 miejscach. Dzieci z redutowskiej podstawówki sowy mogły obejrzeć na żywo. Jest to propagowanie wiedzy przyrodniczej, w tym przypadku głównie wiedzy o sowach wśród dzieci. No jest bardzo przyjemny. Lata, w tej chwili się pierzy, latamy w sezonie gdzieś tak od sierpnia do stycznia, latamy lata na wolnych pętach, czyli jest puszczany na wolno. Zarówno sowy, jak i inne ptaki drapieżne przechowywane są, żyją w wolierach, które budujemy dla nich. Noc Sów to nie tylko okazja do ich zobaczenia, ale także do dowiedzenia się więcej o tym ciekawym gatunku ptaków. Puszczek, sówka, która jest bardzo mała. A czy duże? No duże oczy właśnie, bo sowy są takie mięciutkie. Jest bardzo odważna. Sowa ma też ostry dziób i szpony, dobry wzrok i doskonały słuch. Wokół tych drapieżników narosło wiele mitów i legend. Sowa uważana jest na przykład za symbol mądrości, a tymczasem jeśli chodzi o mądrość wśród drapieżników, jest na szarym końcu.